dobrze to porządkuje scenę publiczną. Wiemy właśnie, jakie są interesy, jak one są definiowane, jak artykułowane i jakie są oczekiwania. Właśnie taki proces decyzyjny jest taką sytuacją komunikacji, czyli mamy jakiegoś nadawcę, grupę interesów czy pojedynczego zainteresowanego i mamy decydentów. I dobrze jest właśnie, wiemy, jakie są oczekiwania nadawców i co mogą zrobić decydenci, i pod jawnością rozumiem to, że obywatele, czy organizacje pozarządowe, czy takie organizacje strażnicze mogą sprawdzić właśnie na podstawie, mając dostęp do dokumentów, jak wyglądają te postulaty, żądania i jak reagują decydenci, czy jest to zgodne z obowiązującym prawem, czy grupy są traktowane podobnie, czy wręcz tak samo, w zależności właśnie od tego, jaki typ grupy reprezentują. Ale myślę też, że jawność może być niebezpieczna, bo rodzi problemy, różne problemy. W naukach społecznych mówi się o potopie informacji, szumie informacyjnym i przede wszystkim rodzi problem dla decydentów, bo zmusza ich do aktualizacji swojej wiedzy, zmusza ich do weryfikacji informacji, zmusza ich do ciągłego uczenia, a jak mi powiedział kiedyś, i to nie tak dawno, 2 lata temu, urzędnik naszej administracji, człowiek 30-letni, po KSAP-ie, czy widziała pani urzędnika, który chce więcej pracować? Bo pewne na przykład wytyczne dotyczące jawności mówią, że trzeba skonsultować kilka opinii. No i właśnie zadał mi pytanie, czy kilka to są 2 opinie, czy 3, czy 13? Bo jego kolega konsultował 13, on skonsultował tylko 2, bo uważa, że to 6 kilka, a prawo jest nieprecyzyjne. Także no właśnie, takie lenistwo czy twórcze interpretowanie prawa może być niebezpieczne. A jeśli chodzi o poziom ponadnarodowy czy europejski, no to tutaj też gramy w jakiejś wspólnej drużynie, ale każdy z nas ma też interes narodowy, czyli czy pewnej grupy, i zbyt wczesne ujawnianie pewnych informacji może być ze stratą, na przykład dla wygranej kampanii lobbyingowej. Także pewna jawność tak, z definicji, ale nie wszystkie informacje w tym samym czasie i to wszystko zależy już od kontekstu. Pracuję na obszarach wiejskich, często bywam w gminach, rozmawiam z mieszkańcami tych gmin wiejskich, wiejsko-miejskich, rozmawiam też z urzędnikami, z samorządowcami i widzę jedno, że jawność sprzyja rozwojowi poczucia obywatelskości. Społeczeństwo obywatelskie jest w stanie rozwijać się tylko wtedy, kiedy jest wszystko jawne. W momencie, kiedy pewne rzeczy są zakryte, rodzi się pewne podejrzenie, rodzi się brak zaufania, no a przy tym braku zaufania trudno mówić o zaangażowaniu się ludzi w sprawy swoje, w sprawy swojej okolicy. Trudno mówić o tym, żeby nagle pojawili się obywatele, skoro są po prostu tylko mieszkańcami, którzy nie za bardzo wierzą urzędnikom i nie za bardzo czują, że ktoś chce wysłuchać ich zdania. Także jawność jest warunkiem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jawność daje oczywiście wiedzę. Wiedzę o faktach, o danych, o całej otoczce, poszczególnych spraw, i ta jawność, i to wszystko, co się składa się na jawność, daje podstawy do świadomego wyboru. A przecież demokracja polega na dokonywaniu, i nie polega na tym, że się dokonuje wyboru jakiegokolwiek, tylko na tym, że się dokonuje wyboru przemyślanego, rozsądnego i opartego na konkretnych danych. Dlatego jawność jest podstawą demokracji.